Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni i Szanowni Państwo. Ja powtórzę to pytań, o których mówiłam Państwu wczoraj. Wczoraj byłam przygotowana, dzisiaj jestem przygotowana również. Jeżeli chodzi o dochody, to mamy je niektóre z tytułu czasowo osiągane, jak sprzedaż mienia w budżecie na 2010 rok jest to kwota 8 milionów złotych, opłata eksploatacyjna 11 milionów, przed chwilą otrzymałam od przewodniczącego Komisji Budżetowej informację, że w granicach 2 milionów 400 otrzymamy tą opłatę na koniec stycznia. Dotacje na zadania inwestycyjne, jest to kwota 2,5 miliona, dotacje na sieniawkę. W związku z tym te dochody, które wpływają okresowo, stanowią łącznie w budżecie 2010 roku 23 miliony, czyli około 2 milionów miesięcznie, patrząc jakby na styczeń, to troszeczkę mniej, bo wpłynie ta opłata eksploatacyjna ostatniego stycznia, bo tak wpływa, ale już kolejne miesiące może się okazać, że to będzie brakowało ich w granicach 2 milionów złotych. Ja wczoraj nie dopowiedziałam, że to są dochody brakujące, natomiast my mamy stałe miesięczne wydatki. To są wynagrodzenia, to są wydatki bieżące związane z zakupami papieru, wszystkich artykułów innych biurowych, środków czystości, opłaty za media i one są ponoszone w wielkościach, jakie zapisane są w limitach wydatków w budżecie. I nikt się nie pyta nas, burmistrza i skarbnika, czy ma na to pieniądze, tylko wszyscy mówią, proszę dać, bo my to mamy w planie. I proszę dać nam 1/12 albo więcej, bo akurat mamy na to zapotrzebowanie na te środki. A w tym momencie mogą jeszcze nie wpłynąć dochody. Również niesystematycznie, nierównomiernie wpływają dochody związane z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Teraz jest to kwota 800 tysięcy złotych, bo Urząd Skarbowy zwraca za ubiegły rok z rozliczeń podatków podatnikom kwoty, a raz jest to 1 600 000. Stąd właśnie te różnice w dochodach. A wydatki mogą się skumulować w jednym dniu. Trzynastka to 3 miliony złotych. Kiedy będzie płacone, nie odpowiem Państwu. Do końca marca musimy, bo to jest termin ustawowy. Janosikowe, około 900 tysięcy, płacone jest 15 każdego miesiąca. Czasami bywa tak, że kopalnia i elektrownia, nawet jeżeli 15 w ostatnim dniu terminu zapłaty podatku płacą te kwoty, to rozliczenia bankowe są takie, że one mogą płynąć do nas 16. A jeżeli my nie zapłacimy 15 do budżetu państwa, to budżet państwa nalicza nam odsetki karne. Już za ten jeden dzień. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 700 000. Dotacje na sport, zabytki i płatności inwestycyjne. Mamy zapisanych na ten moment 13 milionów. W autopoprawce będziemy zwiększać wydatki inwestycyjne. Spłacamy również kredyty. Kredyty bankowe spłacane są miesięcznie. Jest to kwota w granicach 400 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast dwa razy w roku spłacamy po 500 tysięcy pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to czerwiec 16 i 16 grudzień, czyli znów skumulowanie płatności. W związku z tym mogą wystąpić takie sytuacje, że nie będzie dochodów na dany dzień, na dany moment, a trzeba będzie płacić faktury inwestycyjne czy inne wydatki, oprócz tych wszystkich innych wydatków bieżących. Na początku stycznia płaciliśmy dodatki mieszkaniowe. Na to z budżetu państwa nie otrzymujemy ani złotówki. Wcześniej było to zadanie budżetu państwa. Teraz jest to zadanie gminy i na to już dotacji nie otrzymujemy. Stąd to nasze wyliczenie
tego kredytu takiego optymalnego na 6 milionów złotych. W ubiegłym roku posiłkowaliśmy się tym kredytem przez cały okres praktycznie i prosiliśmy również Państwa o dodatkowe 2 miliony w czerwcu. Jeszcze raz powtarzam, że jest to prawo. To nie znaczy, że my będziemy wykorzystywać te 6 milionów codziennie. To są czasami 2-3 dni, kiedy musimy się posiłkować tym kredytem i wpływają jakieś podatki, opłaty, dotacje i spłacamy ten kredyt.